Witajcie, przygotowałam dla Was przepis na jabłecznik z bezą i kruszonką. Jest to hitowy przepis mojej teściowej, która przygotowuje go na każdą tak naprawdę uroczystość rodzinną i zawsze robi furorę. Zaczynamy od tego, że możecie użyć musu jabłkowego, domowej roboty lub na przykład kupnego, a także po prostu możecie zetrzeć kilogram jabłek na średnich oczkach, odsączyć nadmiar soku i pozostawić na boku, żebyśmy zdążyli przygotować resztę składników. Do żółtek, bo oddzieliłam żółtka od białek, dodaję cukier, margarynę, mąkę i łyżeczkę proszku do pieczenia. I to wszystko razem miksuję. Mąkę oczywiście przesiewam przez sitko. Powstanie nam dużo ciasta. Jest to ciasto zarówno na spód, jak i kruszonka, czyli mamy dwa w jednym. Takie ciasto musimy przełożyć na blachę. Blachę wykładam papierem do pieczenia. Następnie przekładamy nieco ponad połowę ciasta na papier i dogniatamy do spodu. Reszta ciasta wędruje do lodówki i to będzie ciasto na kruszonkę. To natomiast ciasto, to tutaj przygotowaliśmy, wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem i podpiekamy przez 10 minut. Po tym czasie wyjmujemy i zajmujemy się resztą. Czyli po 10 minutach do białek dodaję szczyptę soli i napuszam je. Jak już są puszyste, to zaczynam dodawać pół szklanki cukru, stale mieszając, a także łyżeczkę mączki ziemniaczanej. I ubijam, aż piana będzie sztywna. Na podpieczony spód ciasta na początku przekładam, w moim przypadku jest to mus jabłkowy domowej roboty. Wy możecie przełożyć jabłka starte bądź też mus kupny. Na mus przekładam pianę z białek i rozsmarowuję ją w miarę równomiernie. Mus oczywiście też jak najbardziej równomiernie rozsmarowujemy. Piekarnik pozostawiamy po podpieczeniu spodu nadal rozgrzany do 180 stopni, ponieważ w tej temperaturze będziemy piekli całe ciasto. I na wierzch na tą pianę przesypujemy wyjętą z lodówki kruszonkę, czyli pozostałość tego ciasta, które przygotowywaliśmy na początku. Posypujemy nim wierzch delikatnie i całe ciasto pieczemy 50 minut w 180 stopniach. Po tym czasie studzimy i możemy się już nim zajadać. Jest bardzo dobre, słodkie, słodko-kwaśne tak naprawdę dzięki jabłkom i na pewno przypadnie Wam do gustu. Tak się prezentuje, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam!